Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie witam wszystkich Państwa na kolejnym wykładzie publicznym z cyklu organizowanych wspólnie właśnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie Polaków, Rosjan, portret wzajemny. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie przy takiej styczniowej, śnieżnej pogodzie. Znaleźli Państwo czas, aby uczestniczyć w tym spotkaniu. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz współprzewodniczącego Grupy do Spraw Trudnych, profesora Adama Daniela Rotfelda. Witam bardzo serdecznie członków Grupy do Spraw Trudnych, których również widzę na tej sali. Witam przedstawicieli świata akademickiego oraz wszystkich zainteresowanych problematyką powstania warszawskiego, styczniowego, przepraszam bardzo. Nie przez przypadek się pomyliłem, gdyż tematyka powstań narodowych silnie organizuje pamięć i debatę publiczną w Polsce w dalszym ciągu, a jednym z takich czołowych badaczy problematyki powstańczej w XIX wieku szczególnie jest nasz dzisiejszy prelegent. Witam bardzo serdecznie pana profesora Jerzego Borejszę. I kilka słów należy się zarówno państwu, jak i prelegentowi wyjaśnienia, co spowodowało nasze zaproszenie i właśnie taki tytuł wykładu. Oczywiście 150. rocznica powstania styczniowego, ale także szczególna rola, jaką pan profesor Borejsza odgrywał przez dziesięciolecia, można powiedzieć, w organizowaniu pamięci publicznej o tym wydarzeniu. Otóż w 1963 roku Jerzy Borejsza, doktor wówczas, był sekretarzem komisji, państwowej komisji, która zajmowała się upamiętnianiem, obchodami czy organizacją obchodów setnej rocznicy powstania styczniowego. I jak dzisiaj popatrzymy na Polskę w różnych miejscach, w Warszawie, miastach, miasteczkach, wsiach, wiele pomników, kopców, tablic pamiątkowych powstało właśnie wówczas dzięki pracy i zaangażowaniu między innymi pana profesora Borejszy. A co ważne, to są również prace naukowe, to jest próba nieustannego przypominania o argumentach, które były podnoszone zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników powstania. Setki artykułów, książek, biografii, artykułów także publicystycznych, przybliżających, czy też można powiedzieć zakotwiczających naszą pamięć na tym, wokół tego wydarzenia. Także ostatnio, w ubiegłym roku, pan profesor stał na czele komisji, która miała się zajmować upamiętnieniem 150. rocznicy. Komisja, jak rozumiem, rozwiązała się w listopadzie. Niemniej jednak różnorodność przedsięwzięć, które myślę spontanicznie w różnych miejscach Polski są organizowane właśnie wokół rocznicy powstania styczniowego, robi wrażenie i mam takie przekonanie, że w pewnym sensie są także zasługą tych działań, które pan profesor w ciągu ostatnich dziesięcioleci na rzecz przywrócenia pamięci powstania styczniowego czynił. Temat wykładu: powstanie styczniowe, Polska, Rosja, Europa. Będziemy mówić zarówno o kontekście europejskim, kontekście rosyjskim, jak i naszym własnym. Jak przygotowując się do wprowadzenia do tego wykładu, natknąłem się na
wśród wielu książek poświęconych tej problematyce, na biografię Wróblewskiego, Władysława Wróblewskiego, niezwykłej postaci, człowieka o nieprzejednanych poglądach. I mając w ręku tą książkę, zwróciłem uwagę na kilka cytatów, które myślę dobrze wprowadzają w temat dzisiejszego spotkania. Zacznę od oferty przytaczanej przez pana profesora Borejszę, oferty cara Mikołaja I, którą skierował do warszawiaków w Łazienkach w październiku 1835 roku. Cytuję. Macie do wyboru albo trwać w waszych złudzeniach i marzeniach o Polsce niepodległej, albo żyć spokojnie i jako wierni poddani pod moim rządem. Jeżeli ciągle uporczywie marzyć będziecie o narodowości oddzielnej, Polsce niepodległej i tym podobnych urojeniach i dziwactwach, nie możecie nie ściągnąć na siebie wielkich nieszczęść. Koniec cytatu. Więc czy żyć spokojnie jako wierni poddani cara? Czy uporczywie marzyć o Polsce niepodległej? W imię tych marzeń oddać się szaleństwu i ściągnąć na naród nieszczęścia. To wybór i spór, który towarzyszył Polakom przez cały długi wiek XIX, ale był szczególnie istotny dla tych, którzy w styczniu 1863 roku swoje marzenia zdecydowali uzbroić w szable, kosy, karabiny i wymierzyć przeciwko cesarstwu rosyjskiemu. Spór o powstanie styczniowe trwa już 150 lat. Profesor Jerzy Borejsza badał go wnikliwie i szczegółowo. Poświęcił swoją uwagę między innymi właśnie Waleremu Wróblewskiemu, o którym mówiłem, patriocie i socjaliście, w 1863 powstańcowi, w 1871 komunardowi i generałowi Komuny Paryskiej. Postaci bardzo pryncypialnej w swoich poglądach, przez całe życie nieprzejednanej, bezkompromisowej, przymierającej nieraz głodem, lecz zawsze gotowej do walki szablą, słowem, piórem o niepodległą. W wieku 40 lat, w styczniu 1876 roku, o czym przypomina pan profesor w swojej książce, w londyńskiej tawernie pod Białym Koniem tak odpowiadał krytykom powstania styczniowego, którzy wówczas już w polskim społeczeństwie stanowili większość. Cytuję. I w naszych czasach istnieją godni potomkowie Konfederacji Targowickiej, ukryci pod rozlicznymi maskami historyków, publicystów, patriotów. Panowie ci przeklinają nasze pokolenie za to, że chwyciło za broń przeciw tyranii. Tej samej tyranii, która tych panów karmi i napełnia im kieszenie pieniędzmi. Koniec cytatu. Kończąc tą dłuższą wypowiedź wprowadzającą, chciałbym panu profesorowi zadać pytanie, które być może w toku wykładu, być może gdzieś na jego końcu, chciałbym odpowiedź na to pytanie usłyszeć. Na ile tą niepodległą Polskę zawdzięczamy szaleństwu i zmaganiom z tą ofertą Mikołaja I, wygłoszoną do warszawiaków w 1835 roku. Panie profesorze, bardzo proszę. Proszę? No nie, mnie się gorzej mówi siedząc, ale spróbuję. Tak. Czy słychać? Tak. Dobrze. Proszę państwa, dyrektor Dębski mówił o pogodzie, o tej dzisiejszej pogodzie. Starałem się dokładnie odtworzyć, jaka była pogoda 150 lat temu, 22, 23, 24 stycznia. Dlaczego wymieniam te trzy dni? Dlatego, że wbrew podręcznikom, nawet wbrew temu, co ja sam napisałem, tych prób napadów, tych ataków było nie 17, a 24 i one się rozkładały na trzy dni, 22, 23, 24, dlatego po prostu, że branka nastąpiła nagle, decyzja o powstaniu też i nie wszędzie, gdzie były przygotowane te ataki na garnizony czy na oddziały rosyjskie, nie wszędzie zdążono.
Pogoda była nieco łagodniejsza, mogę Państwu powiedzieć, nieco cieplejsza niż dzisiaj, wtedy 150 lat temu. Natomiast, żebyśmy widzieli warunki, w jakich ci powstańcy walczyli, to następnej zimy, zima była surowa, ciężka, dużo łatwiejsza dla wojsk rosyjskich niż dla powstańców, którzy improwizowali. I jak pisał jeden z powstańców, Ignacy Aramowicz, mróz oddech wstrzymywał, a myśmy mknęli jak upiorów gromada przez województwo lubelskie. To był styczeń 1864, czyli 149 lat temu. Proszę Państwa, ja artykułowi, który ogłosiłem w Gazecie Wyborczej, dałem skromny tytuł „Najdłuższe powstanie polskie”. Te pytania, po co to i podkreślenie, to już jest dobra praca redaktorska, ale ja po prostu podkreślałem to, że to było najdłuższe i największe z polskich powstań, bo nie można zapominać, ile było wtedy ludności w Królestwie Polskim. 4 miliony. Ilu powstańców przeszło przez szeregi oddziałów partyzanckich? Nie jednocześnie oczywiście, około 200 tysięcy. Jednocześnie w polu było 20-30 tysięcy. Ile było bitew? Tutaj mimo starań wybitnych historyków, poczynając od Stanisława Zielińskiego 90 lat temu, odtworzenie tych bitew jeszcze nie jest zakończone. Było ich około 1200 bitew potyczek. Bitew to duże słowo, ale sytuacja była taka, że ani wojska carskie nie mogły powstańców pokonać, ani powstańcy nie mogli zwyciężyć. I tutaj chciałbym Państwu uświadomić, że będę mówić potem o szansach powstania dokładniej, ale właśnie o liczebności wojsk, że na te 4 miliony mieszkańców pod koniec powstania w Królestwie stało 400 tysięcy, w Królestwie i graniczących guberniach, czyli na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, ujmując to ogólnie, oczywiście bez zaborów pruskiego i austriackiego, stało 400 tysięcy żołnierzy. Przypadał na mniej więcej, możemy sobie liczyć, jeśli 4 miliony było w Królestwie, a 10 milionów na wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej pod władzą rosyjską, no to te 400 tysięcy, które pod koniec powstania stało, daje obraz. I od razu inne wyliczenie. W 1860 roku było tylko 45 tysięcy. I to daje pojęcie o sytuacji. Ale jeśli bawimy się dalej w liczby, to po reformie, którą przeprowadzał minister wojny Dmitrij Milutin, armia miała liczyć stanu pokojowego, armia carska, 619 tysięcy. W stanie, na stopie wojennej 1 200 000. Co to znaczy? Że w związku z powstaniem styczniowym powołano do podbroń część armii rezerwowej, bo z armią rezerwową wojska carskie miały liczyć ponad 1 000 000. Tak to wyglądało i ta wymowa liczb pokazuje, czym było powstanie dla Imperium Rosyjskiego. Dla Imperium Rosyjskiego, nie dla Europy. Była to sprawa pierwszorzędna, sprawa tego, czy imperium będzie istniało w Europie, czy się cofnie z powrotem w stronę wschodniej Europy, w stronę Uralu. Jak ważna to była sprawa, o tym świadczą różne jeszcze nieogłoszone wypowiedzi Aleksandra II, który w pewnym momencie powiedział do ministra wojny, że nie wiadomo, czy nie będziemy się musieli uciec do tych samych środków, do których uciekli się Austriacy w 1846 roku, przypominając rzeź galicyjską, chłopi przeciwko
panom przeciwko ziemianom galicyjskim. Tak to wyglądało, jeśli zestawimy waga powstania dla Imperium Rosyjskiego. 20 z 98 guberni imperium, ja tu podliczam to pod koniec XIX wieku, ale to się nie bardzo zmieniało. 20 spośród 98 guberni to były byłe gubernie Rzeczypospolitej, a liczymy do Władywostoku. Liczymy, prawda, całą Rosję. To był ogromny problem, czy te 20 guberni się utrzyma przy Petersburgu, czy się ich nie utrzyma. Tyle tych pierwszych słów. Proszę Państwa, rocznica powstania jest rocznicą najdłuższego powstania, najdłużej trwającego powstania, które zmobilizowało największą ilość mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej. Mówię świadomie mieszkańców, nie Polaków, dlatego że byli to jednak ludzie różnych narodowości, różnych wyznań. Jeśli mówimy różnych wyznań, to od razu powiem, że pierwsza manifestacja religijna w Warszawie, która rozpoczęła manifestacje religijne i patriotyczne, była na cześć, jak wiadomo, zmarłej uczci, zmarłej generałowej Sowińskiej w zborze kalwińskim. I o tym trzeba pamiętać. Tych obywateli Rzeczypospolitej dawnej, którzy wzięli udział w powstaniu, były setki tysięcy. Dlatego, że trzeba doliczyć rodziny, trzeba doliczyć tych, którzy ucierpieli, trzeba doliczyć konfiskaty majątków, rozwiązanie klasztorów, emigrację itd., itd. Powstanie liczymy od pierwszych demonstracji, manifestacji patriotycznych tutaj w Warszawie i na terenie Królestwa Polskiego i kraju zabranego. I jeśli na to tak patrzymy, bo tak to widziała Europa, jeśli patrzymy na prasę, na noty dyplomatyczne, jeśli patrzymy na pamiętniki carskich ministrów, to się dla nich ta rewolucja, bo tego słowa używano w odniesieniu do powstania. I niektórzy powstańcy, nawet wielu, i przeciwnicy oczywiście. Otóż ona się zaczęła już na dobre w 1861 roku i trwała do 65 roku, jeśli myślimy, włączamy okres w miarę pokojowy do stycznia 63 i okres walki. Walki trwały do 65 roku. Myślę tutaj nie tylko o partyzance księdza Stanisława Brzuski, ale i o innych niedobitkach, oddziałach błąkających się, próbujących jeszcze potyczek, czyli 1861-65. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, honorem, no i powiedziałbym swoistą przyjemnością jednak historyka, badacza, że w 150. rocznicę powstania mam zaszczyt właśnie w zamku mówić o powstaniu. Bo dla mnie zamek jest pełen skojarzeń związanych z powstaniem oczywiście. Stąd tu pod zamkiem odbywały się pierwsze i największe demonstracje, najgłośniejsze. Zamku była stale sotnia kozaków kubańskich wzdłuż wejścia, w którym państwo wchodzą. To była stała warta, ale krakowskie przedmieście korkowała z kolei piechota. To było stałe czuwanie, żeby tutaj nie zdobyto zamku namiestnika, bo w pałacu namiestnikowskim był Aleksander Wielopolski, a tu byli po kolei, prawda, rządzący, poczynając od Michała Gorczakowa, który naprawdę widział tylko kłopoty z tym powstaniem i to go doprowadziło, te demonstracje, do śmierci. Michał Gorczakow, stary namiestnik, po pierwszej słynnej demonstracji 27 lutego w
1861 roku tłumaczył się przed carem z tego, że zabito 5 demonstrujących. To jest tych 5 poległych pochowanych za kościołem Karola Boromeusza. Otóż pisał do cara: duch przewrotu rozwijający się w Europie, gdy każdy ma przed oczyma wypadki w Italii, nie pozwala umiarkowanym Polakom sprzeciwić się tym, którzy za wszelką cenę przygotowują rewolucję. Najsurowiej zakazałem wojsku strzelać, ale ich karabiny na mój rozkaz nie były nabite przy demonstracji. Zabołocki, generał, kazał nabić i dać ognia, jak sądzę, niepotrzebnie. W naszym stuleciu, to pisze stale Gorczakow do cara, dwukrotnie wojska francuskie nie mogły opanować powstania ludowego. To widmo zrewoltowanej Italii, to widmo rewolucji francuskich, to jest coś, co mobilizuje spiskowców i coś, co straszy rządzących. Kiedy chowano tych poległych z demonstracji, tu na zamek zgłosiła się grupa oficerów rosyjskich. Chcieli wziąć udział w pogrzebie, nieść 1 z 5 trumien. Ale żeby nie wzburzać tłumu, odmówiono im. Ale była taka grupa. To świadczyło o tym jednak, jakie były nastroje w armii rosyjskiej. A jeśli namiestnik Gorczakow tak bardzo pilnował zamku, to wiedział, co robi. Bo szalone plany Mirosławskiego, no i trochę Jarosława Dąbrowskiego, polegały na tym, żeby szturmem nagle zająć zamek. I prawdopodobnie Gorczakow o tych planach wiedział, był poinformowany. Także to wygląda oczywiście inaczej, kiedy rozważamy te wszystkie dane, niż tylko zwykły akt szaleństwa. Niemniej konsul brytyjski Stanton, bo w Warszawie prawda były konsulaty, to jednak była ta trzecia stolica, pisał konsul brytyjski z Warszawy: Polacy zapominają, że są bezsilni wobec przemocy, która może być użyta przeciw nim. Sympatyzując z Polakami, jednocześnie taką opinię przesyłał do Londynu. Manifestacje przygotowujące powstanie miały bardzo szeroki zasięg. O jeszcze jednej manifestacji muszę powiedzieć. I na przykład po jakichś, prawda, demonstracjach na Powązkach, przy kolejnych rocznicach, pogrzebach, a korzystano z wszystkiego. Demonstracja 8 kwietnia była związana po prostu z pogrzebem Sybiraka Ksawerego Stopnickiego. To był pretekst, szukano tylko pretekstów. Ulica Warszawska wrzała. Po tej manifestacji prosto z cmentarza Powązkowskiego, który znamy przecież, przemieścili się uczestnicy na pobliski cmentarz na Okopowej Żydowski, i żeby podkreślić zbratnienie wszystkich wyznań. Uwaga, tak się nazywało zbratnienie wszystkich wyznań. Nazywała się organizacja, powstała na fali tych manifestacji przed powstaniem. To oddawało temperaturę mobilizacji obywateli już nie polskich, a warszawskich. Proszę Państwa, w tym zamku 7 kwietnia zastrzelił się podpułkownik Jan Peichert. Rosyjski podpułkownik. Różne są tutaj komentarze do tego, ale prawdopodobnie jedno z wytłumaczeń jest, że podpułkownik Peichert po prostu nie chciał strzelać, a wiedział, że do tego znowu dojdzie, bo po tych to już było po 5 poległych. I rzeczywiście doszło do tego 8 kwietnia. To była ta słynna masakra tutaj, związana z pochodem, z demonstracjami po pogrzebie właśnie Ksawerego Stopnickiego. I teraz zobaczcie Państwo, ile trudów
musi sobie zadać historyk, jak daleki bywa od prawdy, jakby się nie starał. Pierwszy raport namiestnika Gorczakowa był, że 10 poległo. Profesor Stefan Kiniewicz w swoim no, klasycznym, największym i jedynym w swoim rodzaju dziele o powstaniu styczniowym pisze o 100. A rosyjski rządowy, można powiedzieć, historyk Mikołaj Berg, nie mylić z namiestnikiem, pisze po prostu o 200. I przypuszczam, że Mikołaj Berg, który miał w ręku papiery słabo dostępne wtedy, a kto wie, czy po prostu one przetrwały, napisał, że padło 200 osób. To był punkt zwrotny. Ale kto strzelał do tych ludzi? Do tych ludzi strzelali, koledzy Romualda Trauguta. Bo kiedy tutaj sytuacja stała się, przepraszam, że ja mówię nieschematycznie, ale zakładam, że podstawową wiedzę Państwo mają o powstaniu, a ja chcę spojrzeć na to trochę inaczej, tak jak ja to widzę z dokumentów. Wielopolski pisze, że dowodzący strzelaniem do demonstrantów 8 kwietnia cedził, używa tego słowa, cedził swoje rozkazy. Nie miał najmniejszej ochoty strzelać do nich, nie miał najmniejszej ochoty być w Polsce. Car po prostu widząc, co się dzieje, przerażony tym, Aleksander I ściągnął swoich najlepszych generałów z wojny krymskiej, spod Sewastopola. I generał Chrulow, który dowodził 8 kwietnia, nie wiem, czy ma do dzisiaj, ale ma, zdaje się. Ma chyba, tak, bo widziałem reprodukcję. Pomnik w Sewastopolu jako bohater obrony Sewastopola. Zostali ściągnięci generałowie Chrulow, generał Chruszczow, też bohater obrony, prawda, ludzie wsławieni na polach bitwy pod Kurhanem Małachowa, pod Inkermanem, największe bitwy wojny krymskiej. Tutaj tak poważnie Aleksander I widział to powstanie styczniowe i proszę. Aleksander II, oczywiście. Tak. Ja myślę o przyjacielu Polaków, Aleksandrze I. Więc, dobrze. Więc a tak widział to oczywiście Aleksander II i rzeczywiście sytuacja była taka, że można ustalić, że tych musiał znać Romuald Traugut tych generałów, bo po prostu z jednym z nich, jak ustaliłem, brał udział razem w kampanii węgierskiej, czyli niestety w dławieniu powstania na Węgrzech w 1849 roku. To byli towarzysze broni, którzy się rozeszli, ale ten Chrulow, który wydawał różne rozkazy, okrzyki, bicie kolbami, nie chciał użyć broni, w końcu się na to zdecydował. Co jest charakterystyczne? W swoich oficjalnych życiorysach wszystkich, on wszystko podał, kampanię węgierską, wojnę krymską, wyciął wszystko, co do... Powstanie listopadowe, bo jako podporucznik był tutaj, ale to, że brał udział w dławieniu powstania styczniowego, wyciął w XIX wieku ze wszystkich życiorysów. Po prostu z ciekawości sprawdziłem to. Uważał to za hańbiące dla oficera i to widać zresztą oficera frontowego. Drugim takim generałem już króciutko był generał Aleksandr Pietrowicz Chruszczow. Nomen omen. Otóż odznaczony orderem Orła Białego za zdławienie polskiego powstania, bo order Orła Białego był przejęty przecież przez carat. Ale generał Chruszczow też nie był dumny ze swojej roli, mimo że dostał po powstaniu majątek. Państwo mijają, jadąc na wschód, takie wsie, Chruszczowka Włościańska i Chruszczowka Szlachecka. To są dla niego dane mu zadławienie powstania. Niemniej ten sam generał Chruszczow, żeby było, nie było to nieskomplikowane, ten sam generał Chruszczow zrobił wszystko, żeby się udała patriotyczna
demonstracja 12 sierpnia 1961 roku pod Horodłem, przypominająca więź Polski i Litwy. Dlatego on kazał wyprowadzić ją na otwarte pola, odciągnął wojsko i tak dalej. To są fakty historyczne, żeby sobie mogli demonstrować. Także te rachuby na to, że armia carska nie jest monolitem, nie brały się z powietrza. I kiedy wreszcie car kazał wprowadzić stan wojenny, to w tym zamku tutaj, generał Lambert, ale to był pochodzenia francuskiego, który był namiestnikiem wtedy jeszcze, zrezygnował z funkcji, wycofał się 4 lata później, umarł zresztą, był zmęczony. Generał Gerstenzweig, generał gubernator warszawski, który był zwolennikiem twardego wzięcia Polaków w ręce i strzelania, popełnił samobójstwo tu od razu. To wszystko się działo 15-17 października 1961 roku, a generał Lewszyn, zastępca jego, dostał apopleksji. To się wszystko odbyło tutaj. 3 rządzących wyszło z obiegu, bo taka była straszna, prawda, ta perspektywa zaprowadzenia stanu wojennego. Zaprowadzono ten stan wojenny, który właściwie trwał, formalnie trwał do I wojny światowej. Zaprowadzony przed powstaniem styczniowym. Proszę Państwa, muszę tutaj na marginesie jako historyk powiedzieć, że głoszę wielką pochwałę internetu. Profesor Stefan Kieniewicz nie miał jeszcze dostępu do internetu i muszę powiedzieć, że to po prostu bibliograficznie utrudnia. A ja spokojnie z internetu wyciągnąłem 10 stron wspomnień generałów dowodzących tutaj w Królestwie Polskim przeciwko powstaniu styczniowemu. Bo oni pisali różne wspomnienia, tylko gdzieś utykali je w pomniejszych czasopismach, które teraz Rosjanie wprowadzili do internetu. Po prostu. To na marginesie. Tu jest ten spis. Proszę Państwa, o powstańcach wiemy wiele, ale sprawą, która budzi oczywiście może największe dyskusje, jest kwestia szans powstania. I tutaj chyba będę polemizował z pewnym znakomitym entomologiem, posłem na Sejm, który właśnie się wypowiedział, chyba wczoraj, tak. Wczoraj się wypowiedział w środę 23 stycznia o powstaniu styczniowym. Mówi o Stefanie Niesiołowskim. Stefan Niesiołowski napisał Zryw rozpaczy bez szans. Pozwolę sobie go zacytować, żeby potem móc trochę polemizować, nie za ostro. Cytuję. Wbrew temu, co napisał ostatnio jeden historyk i polityk, proszę się domyślać, historyk, a zarazem polityk. Powstanie styczniowe nie miało najmniejszych szans na zwycięstwo. Było zrywem rozpaczy. I chociaż przyczyniło się do rozwiązania kwestii chłopskiej i uformowania się nowoczesnego narodu, stworzyło podziemne państwo i podziemne społeczeństwo, to z drugiej strony doprowadziło do śmierci, wygnania, zesłania na Sybir, nędzy i deklasacji wiele tysięcy Polaków. Nastąpiła dalsza depolonizacja prowincji wschodnich, której nigdy już nie udało się odrobić. Była to klęska porównywalna z późniejszą klęską najtragiczniejszego w skutkach powstania warszawskiego. I w jednym i w drugim przypadku nastąpiła potem bardzo gwałtowna reakcja sprzeciwu. Cytuję cały czas. Po powstaniu warszawskim generał Władysław Anders postawił przed brytyjskim sądem generała Tadeusza Bora Komorowskiego, a po styczniowym potępione zostało hasło Liberum Conspiro, tak jak kiedyś Liberum Veto. A zamiast koncepcji walki zbrojnej pojawiła się koncepcja pracy organicznej, nowoczesne partie polityczne, interes narodowy. Proszę Państwa, z perspektywy 150 lat możemy osądzić, że powstanie nie miało szans. I tutaj z autorem trudno dyskutować. Ale historyk niestety ma za zadanie otworzyć, jak to wyglądało ówcześnie,
dla tych, którzy poszli do powstania i mieli zupełnie inną perspektywę. My mamy perspektywę 150 lat, po 100 latach to inaczej wyglądało, po 50. Ja bym powiedział, że po 56-57 latach to wyglądało jednak, że powstanie nie poszło na marne, bo na tym budowano odrodzenie Polski, na tym budował swoje regiony, na micie budował Piłsudski, ale na tym budował, prawda, tą drugą Rzeczpospolitą. Wmawiając, że pewne rzeczy, bo przecież w 1914 roku, jak było wiadomo, a jednak okazało się, że to szaleństwo było tej Polonii i Redenty miało swoje korzenie. Niemniej pomówmy, w oczach ówczesnych, jak to wyglądało, bardzo wielu uważało, że powstanie nie ma szans. Mogę powiedzieć o Garibaldi, przyjaciel Polaków, uważał, że nie ma szans. To można wyczytać z jego pism. Posłał tutaj swoich oficerów symbolicznie, niech pomogą, niech Polacy wiedzą, szans nie dawał. Bismarck też nie dawał szans, ale przypisywał to, był wtedy premierem pruskim, przypisywał to, powiedziałbym, krótkowzroczności polityki rosyjskiej, bo on by dał szansę, żeby tych Polaków mieć i później, prawda, przecież Bismarck kazał polskim pułkom pomorskim i poznańskim grać jeszcze Polska nie zginęła w bitwie pod Gravelotte w 1870 roku przeciwko Francuzom. Bismarck uważał, że Rosjanie nie potrafią Polaków wykorzystać i wobec tego Polacy nie mają szans, nie dopuszczą ich. Ale tak uważało bardzo wielu przywódców powstania też. No przecież Traugut wiedział, że wchodzi na beznadziejny okręt, ale po prostu okręt nie miał steru. On wszedł na posiedzenie rządzących i powiedział, od dziś rządzę ja. Jego nikt nie zaproponował. I rozwiązał rząd przecież. To był październik 1863. Szanse powstania styczniowego. Proszę Państwa, te szanse były zmienne i wachliwe. I to powtarzam za Stefanem Kieniewiczem, ale proszę nie myśleć, że powtarzam to za znanym Państwu powstaniem styczniowym. Nie. Stefan Kieniewicz nigdy po polsku tego jasno nie wyraził. Owszem, napisał w powstaniu styczniowym, że nie można powiedzieć, że szanse były zerowe. To jest cytat z niego. Ale to, że nie było właściwie szans, wyraził tylko w swoim wykładzie w Paryżu w 1971 roku, który został dwa lata później wydany po francusku. I to się nazywa Les chances de l'insurrection polonaise. I tam mówił, że te szanse były zmienne od 1859 do 1863, włącznie zmieniały się, zależnie od okresu. I z tym się absolutnie należy zgodzić. Od czego zacząć? Proszę Państwa, wojna krymska. Przecież w czasie wojny krymskiej żadne z mocarstw biorących udział nie chciało jej rozszerzyć. Przecież flota angielska stała na Bałtyku. Przecież tam się toczyły walki na Bałtyku, ale w czasie wojny krymskiej, ale bez desantu. Nie chciano globalizować, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tej wojny. Na kongresie paryskim Napoleon III z księciem Orłowem, przedstawicielem cara, ładnie się umówili, że ani słowa o polskich sprawach. Dojdziemy do zgody, bo Napoleon III jako swój cel widział sojusz z Rosją, który polskie powstanie na krótko popsuło, to potem. Więc patrząc na sytuację międzynarodową, Polacy byli brać pod uwagę, Adam Czartoryski brał to pod uwagę, ale nie zapominajmy, jest to starzec, który umiera mając 91 lat w 1861 roku. On rozumiał sytuację. Pierwsze wezwania do pracy organicznej można wyczytać w jego przemówieniach na rocznicę Konstytucji 3 maja w przemówieniach, które dorocznie wygłaszał w hotelu Lambert. Wzywa do pracy organicznej, jest rok 1858, wyraźnie. On lekcję Napoleona III zrozumiał. Niestety
inni brali to na poważnie, to słynne, prawda, durée, trwajcie, Napoleona III. Sytuacja międzynarodowa. Włochy, tak jest, jest wojna i Napoleon III pomaga Włochom. Ale pomagając Włochom, walczy tylko z Austrią. Kiedy się pomaga innym narodom, wcześniej Grekom, to się pomaga przeciwko Turcji. Tak jak się pomaga później w latach 1877-78, pomaga się państwom bałkańskim, ale tylko walcząc z jedną Turcją. Natomiast w przypadku Polski bez przerwy była ta groźba zarzewie wojny europejskiej, trzy mocarstwa rozbiorowe. I wobec tego ta sytuacja międzynarodowa, ta koniunktura nie była zbyt dobra, ale powiedzmy sobie, kiedy trwała wojna Napoleona z Austrią, kiedy się wyzwalały Włochy, było lepiej. Ale było lepiej również z pewnego powodu, o którym często zapominamy. Nie było linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Ta linia kolejowa została otwarta w 1862 roku. No i wtedy można było pompować te wojska do królestwa. A w 1961-1960 roku przerzucenie wojsk na takie odległości było wielkim problemem. Proszę Państwa, ja to cytowałem, ale powtórzę, gdzieś tam pisałem o tym. Francuzi w czasie powstania, Francuzi tak poprosili, żeby nie niszczyć tej linii kolejowej, bo oni mieli tam interesy handlowe w czasie powstania. A to pierwsza rzecz, co na początku powstania zrobiono, to było zniszczenie. Podniszczenie jej naprawiono i to był jeden z celów powstania, przerwania linii łączących. Proszę Państwa, szanse powstania. Szanse powstania opierano o sojusz z Rosjanami. To było o tyle słuszne, że rzadko kiedy było tyle przychylności dla Polaków proporcjonalnie, co wtedy w czasie odwilży sewastopolskiej, kiedy Rosja się reformuje. I tutaj zostawiam pytanie otwarte. Czy lepszą szansą był o dziwo Wielopolski, czy lepszą szansą było powstanie? Ja tutaj nie opowiem się za Polonią i Redentą, chociaż całe życie pisałem za, ale muszę powiedzieć, że Wielopolski był człowiekiem wysoce nieprzyjemnym, gburowatym. Jeśli charyzmę określimy jako coś takiego jak nie tylko wiarę w siebie samego, ale umiejętność pociągania tłumów, to on tłumem pogardzał. On nie miał kontaktu nawet z elitą, z swoją klasą społeczną, bo on wierzył w swoją siłę. Ale Wielopolski, czego my niezbyt studiowaliśmy, powiedzmy sobie, skałkowski historyk, czy pruszyński Xaveriego przedstawiać nie muszę, powoływali się na Wielopolskiego, na jego wielkość. Ludzie się często podpierają Piłsudskim. Uwaga, bo Piłsudski pisał. Tak, Wielopolski miał wielkość, on to pisał, on uważał go za wielką postać. Ale jest inna rzecz. Szansę miał Wielopolski. I to jest rzecz, zadanie dla historyków, bo ja tutaj w wykładzie, który za chwilę zacznie ograniczać mój sąsiad, nie mogę rozwijać zbytnio tej myśli, ale ja sobie przestudiowałem różne materiały dostępne rosyjskie i muszę Państwu przeczytać jednak ze wspomnień przeciwnika wielkopolskiego, carskiego ministra wojny Milutina, co o nim pisze Milutin. To nie było nigdy cytowane. Markiz Wielopolski, ja tłumaczę z rosyjskiego, przepraszam, wezwany do Petersburga w listopadzie 1961 roku po ogłoszeniu stanu wojennego, spędził całą zimę i zostawał do pierwszych miesięcy tego roku. Z wielkim sukcesem prowadził propagandę swojej teorii politycznej dotyczącej Królestwa Polskiego wśród naszych dostojników państwowych i na wielkich salonach Petersburga. I uzyskał duży wpływ w sferach rządowych. Milutin jest jedną z pięciu kluczowych postaci cesarstwa.
Wielopolski miał bardzo, wywierał swoim zewnętrznym wyglądem duże wrażenie. Wysoki, masywny, barczysty, z wielkimi bokobrodami. On trzymał się jak człowiek ogromnej wagi. Sam siebie przedstawiał tak i mówił świetnie po francusku, bo on rozmawiał z Rosjanami po francusku. On był człowiekiem niezależnym. Zresztą nie znał chyba dobrze rosyjskiego. I było jasne, czego on chce. I mówił tak, że wywierał wrażenie. I potem, nie będę państwa męczył, wyliczał zgodnie z prawdą, bo ja to sprawdziłem. Kto go popierał? Wielki książę Konstanty, którego przysłano przecież jako namiestnika do Warszawy. Książę Gorczakow, nie Michał ten, prawda, w Warszawie, który życie oddał, a Aleksander Michajłowicz Gorczakow, słynny dyplomata rosyjski. Kto dalej, już nie męcząc państwa nazwiskami, minister spraw wewnętrznych, szef żandarmerii, książę Dołgorukow, minister oświaty, on miał za sobą ogromną większość. Jeśli zajrzycie do pamiętników Murawiowa, słynnego Murawiowa wieszaciela, on po prostu wylicza na palcach, kto był z kolei przeciwko Wielopolskiemu i pisze to samo, że ten był wielkim zagrożeniem. I jeśli zajrzycie państwo do pamiętników Otto Bismarcka, który jest w tym momencie ambasadorem pruskim w Petersburgu, kończy swój pobyt. On mówi, on się boi tego człowieka. To zostało we wszystkich wydaniach Bismarcka. Ten człowiek może coś zdziałać. Także jeśli chodzi o możliwości Wielopolskiego i o to, czy on mógł tutaj stworzyć polski Piemont, rozszerzyć autonomię, czy to by przyniosło pożytek sprawie polskiej, czy ona by przetrwała, czy nie, to jest to zagadnienie otwarte i zagadnienie na pewno do dyskusji. Proszę państwa, tyle skróconych uwag o szansach powstania, no bo byli entuzjaści, ja ich cytuję. Engels po prostu był zachwycony. On uważał, że w marcu 1963 roku, że Rosja powstanie. Rewolucjoniści europejscy naprawdę wierzyli, że tą Rosję, która była pewnym symbolem zła, można obalić. Proszę państwa, szanse powstania. W szanse powstania wierzyli w Polsce zawsze ci, którzy wierzyli w siły własne i nie liczyli na mocarstwa. No cóż, żeby zrobić ukłon w pana stronę, Piłsudski właśnie tak wierzył. Więc, ale to nie wtedy, nie w czasie powstania styczniowego się udało. Jakie były następstwa powstania? Następstwa powstania były bardzo szerokie. Zacznijmy od ofiar. Państwo sobie procentowo przeliczą te ofiary. Ja słyszę teraz stale w radiu, telewizji, 30 tysięcy padło na polach bitew. Nigdy chyba, profesor Zdrada to potwierdzi, nie policzono tych ofiar na polach. Prawda, Jurku? Nigdy, to było niemożliwe po prostu, to było zbyt rozproszone. Więc do tych 30 tysięcy możemy przyjąć to, nawet mniejszą liczbę podaje profesor Kieniewicz, ale do tego trzeba dodać tych, którzy poumierali na zesłaniach. Te zesłania to jest nie tylko 38 tysięcy. Nie będę państwa dzisiaj nużył, ale to była nie tylko katorga, to nie była tylko, nie tylko zesłanie, to były tak zwane roty aresztanckie, czyli w więzieniach, praca w więzieniach i tak dalej. W statystyce Murawiowa, w jego pamiętnikach, które teraz dopiero wyszły, uwaga, w pełnym wydaniu, bo cenzura carska przycinała, już po jego śmierci grubo, przycinała jego pamiętniki jako pamiętniki niedostrawienia dla Polaków. To nie było tak, że wszystko było antypolskie. Koło 1890 roku one wyszły, przycięte.
W nich jest statystyka. On sobie zapisał na konto bez wahania 10 tysięcy ofiar. To są pamiętniki Murawiowe, one wyszły w 2009 roku. Po raz pierwszy w pełnej wersji. Te ofiary były ogromne, przemieszczenia i to jest pierwsza sprawa. Mówiąc o powstaniu, trzeba pamiętać, że Polacy występowali przeciwko Polakom tutaj. Że przeciwko Langiewiczowi walczyło i pokonało go dwóch oficerów rosyjskich Polaków. Że były obok setek tych, którzy uciekli z wojska carskiego, urlopując się honorowo na ogół. Nie tak, żeby od razu, prawda, z jednej jednostki do drugiej. Były tysiące, nie setki, tysiące Polaków. I jeśli państwo obliczą, jak to wyglądało w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877, ja przekroczę o 5 minut, bo na razie są 43 minuty. Jeśli państwo obliczą, jak to wyglądało w czasie wojny rosyjsko-tureckiej, to wszyscy Polacy zostali pchnięci, łącznie z głównodowodzącym i dowódcą artylerii na froncie wojny rosyjsko-tureckiej, to byli Polacy, to byli katolicy, co często było synonimem. Otóż dlatego, że w armii carskiej, mimo ograniczeń, które potem wprowadzano już po wojnie rosyjsko-tureckiej szerzej, służyły tysiące Polaków. Także musimy widzieć realność tych czasów. Szowinizm w Rosji to jest następstwo powstania. Fala szowinizmu, minimalizacja sympatii propolskich. Niemniej naliczyłem 20-30 wyższych dostojników, którzy mimo powstania dalej byli polonofilami. Po cichu. Wiecie państwo, kiedy oni stracili posady? W czerwcu 1966 roku. A dlaczego? W czerwcu 1966 roku jest zamach Karakozowa. I pierwsze słowa, zamach narodnika, w skrócie mówiąc, prawda, z tych odpryski organizacji Ziemia i Wola, Dymitr Karakozow strzela w Petersburgu do Aleksandra II nieumiejętnie. I pierwsze słowa Aleksandra II są jakie? Ty Polak? Nie. Tak po czemu? On nie rozumiał. Nie Polak strzela do niego. I wtedy z tych liberalizujących ministrów, dostojników, hurtem właśnie tych, których mam w spisie polonofilów, zwalniają po zamachu Karakozowa. Bo dla Rosji, ale nie tylko dla Rosjan, dla austriackiego dworu, polskie powstania łączyły się z pojęciem rewolucji. O następstwa powstania proszę łaskawie pytać później, bo ja jestem pod terrorem. Także tutaj nie mogę dalej. O stereotypy wroga po powstaniu. Też proszę mi zadać pytanie, bo w dyskusji. Tak. O stereotypy Polaka w Europie. To są po prostu punkty, których ja nie omówię. O archaiczność powstań w XX wieku. O anachronizm tego. Pozytywy powstania, kończąc. No niewątpliwie w moich oczach pozytywy powstania były rozliczne, ale było to, że kult i mit powstania organizował polskie walki niepodległościowe po pewnym czasie. Po 40 latach, rewolucja 5 roku, po 50 latach, wybuch I wojny światowej. Po 55-6 odzyskanie niepodległości. Czy to była czysta historia, mit, kult? No, był kult w Polsce międzywojennej, o tym by długo mówić. Kult, który miał i pozytywne, i negatywne strony, bo wychowywał straceńców też, nie tylko walczących racjonalnie o wolność, ale
jeden no poskryptum do Piłsudskiego, który pięknie pisał o styczniowych sprawach. Powoływał się stale na swojego starszego przyjaciela Bronisława Szwarcego, który siedział, którego on poznał, we Lwowie się spotykali jeszcze pod koniec życia Szwarcego, że on jest w prostej linii kontynuatorem. Ale był jeszcze inny czerwieniec z powstania styczniowego, z którym nie do końca mu było po drodze i którego doskonale znał. Był to Bolesław Limanowski. I na niego się już pisząc o sprawach styczniowych nie powoływał, a przecież senator II Rzeczypospolitej tuż przed śmiercią Piłsudskiego i przed własną w 100. roku życia Bolesław Limanowski wystąpił przeciwko Piłsudskiemu naruszającemu demokrację w Polsce, nie przeciwko Piłsudskiemu apologecie czy historykowi powstania styczniowego. I trzeba powiedzieć, że zawsze kiedy mówię o Polonii i Redencie, to sobie przypominam słowa francuskiego znakomitego pisarza Gustava Flaubert'a, który zwiedzał tą, to są też straty polscy emigranci, zwiedzał kolonię polskich emigrantów w Adampolu w Turcji. I w jego dzienniku jest taki zapis po obejrzeniu. Miłość ojczyzny może zaprowadzić daleko, bardzo daleko. Dziękuję. Szanowni panie profesorze, bardzo dziękujemy za pierwszą część naszego spotkania i jak zwykle forma naszego publicznego spotkania przewiduje możliwość zadania prelegentowi pytań, więc bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu i miałbym również wielką prośbę, aby się państwo przed zadaniem pytania przedstawiali. Panie profesorze, w nawiązaniu do tej polityki mogę się przedstawić, Agata Nielek. Przepraszam bardzo, trochę dalej może mikrofon, bo ja nie słyszę. W nawiązaniu do polityki margrabiego Wielopolskiego, czy prawdziwa jest teza, że zarówno Niemcy, jak i Austria bały się ugody Polski z Rosją, gdyż to im zagrażało? Czyli nie chcieli, żebyśmy my jakby w jakimś sojuszu z nimi byli, to, gdyż to jakby była większa siła i ten układ sił w Europie wtedy byłby no w zasadzie taki, jak po wojnie nastąpił, prawda? Że niby ten nasz sojusz Polski z Rosją był jakiś. Ale wtedy czy to było? Pyta pani o okres powstania styczniowego? Tak, no ja, powstania, tak. Tylko że mówię, tak, że jednocześnie... Austria była w szczególnej sytuacji. Mikołaj I uratował monarchię austriacką w 1849 roku. Austriacy okazali czarną niewdzięczność w czasie wojny krymskiej, popierając dyplomatycznie interwencje i załatwiając swoje interesy. Po cichu Austriacy prawdopodobnie nie rozpaczali z powodu polskiego powstania, dlatego że ono wybucha już po 1860 roku, kiedy Austria się liberalizuje. Ale Austriacy uczą się na przykładzie tego, co się dzieje w Rosji i los właśnie powstańców tutaj jest znamienny. Oni wprowadzają w końcu stan oblężenia po roku w Austrii, po roku powstania. No, Langiewicz się trochę przesiedział z 2 lata, ale był dobrze traktowany. Uwięziono, nie potrafię policzyć ilu, ale ponad 1000 powstańców, to ja wiem, że uwięziono w sumie. Siedzieli między innymi w Kenigrecu, w twierdzy, ale bardzo dużo powstańców, tych wypuszczono szybko, Langiewicz trochę dłużej siedział. Austria co robi z powstańcami? Austria pozwala im robić karierę w swoim wojsku. Uwaga. I poprawi mnie Galicjanin. 13. pułk ułanów, prawda, Jurku?
13 Pułk Ułanów werbuje Polaków, odznacza się dla mnie niechlubnie, dla siebie chlubnie, w bitwie pod Kustodzą przeciwko Włochom w Armii Austriackiej w 1866 roku i tworzy się mit, prawda, bohaterskich Polaków walczących za cesarza Franciszka Józefa, za Austrię i tworzy się pewien uzasadniony mit, że mogą robić karierę w Austrii. I później, kiedy Piłsudski tworzy legiony, to wyskakuje ten nieszczęsny 13 Pułk Ułanów, w którym się ratowali powstańcy od siedzenia w więzieniu, bo ich wypuszczano. Ale nie tylko tam. 2000 powstańców okazuje się w Meksyku. Podbija Meksyk, bo przecież Austria z Hiszpanią i z Francją w tym czasie prowadzi ekspedycję do Meksyku. I tutaj zimny prysznic dla naszej narodowej megalomanii. Proszę Państwa, powstanie styczniowe nie jest najważniejszym wydarzeniem świata w latach 1861-65. Napoleon III nie ma rozwiązanych rąk, bo on zostaje swoją armią sam. Hiszpanie i Austriacy się wycofują. Napoleon, przecież śmierć biednego Maksymiliana Ferdynanda Józefa Habsburga, którego on wsadza na tron, następuje w 1867 roku. On ma wojska tam, interesy tam, on chciał przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym. Przepraszam bardzo, a Stany Zjednoczone płaczą z powodu powstania styczniowego. Stany Zjednoczone mają swój problem, mają wojnę secesyjną, mają właśnie w 1963 roku zniesienie niewolnictwa, uwaga, i chyba 13. poprawkę do Konstytucji z tym związaną. I Stany Zjednoczone pozdrawiają inny kraj demokratyczny, który zniósł pańszczyznę, przeprowadził uwłaszczenie chłopów, Rosję. I co się dzieje? W tym czasie, kiedy tutaj rozgorzało powstanie, w Polsce, to okręty wojenne demokratycznej Rosji, która uwłaszczyła chłopów w 1961 roku i Stanów Zjednoczonych, które zniosły niewolnictwo, okręty rosyjskie są z wizytą przyjaźni w Stanach Zjednoczonych. I tam się specjalnie nie płaczą nad polskim powstaniem, bo jest to sprawa wewnętrzna Rosji. Natomiast cały świat patrzy na wojnę secesyjną i na francuską próbę stworzenia przeciwwagi światowi anglosaskiemu w Ameryce Północnej, Meksyk, ale również środkowej i południowej. Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy... Prosimy o kolejne pytanie. Bardzo proszę. Pani twierdziła, że nie. Dzień dobry Państwu i Panie Profesorze. Wawrzyniec Konarski. Ja mam dużo pytań do Pana, ale oczywiście nie jestem w stanie ich wszystkich zadać, bo wtedy mielibyśmy osobny wykład. Chciałem się dowiedzieć... Albo inaczej, wyjdźmy może od tego, że powstania się zwykle robiło, jak to pokazują nam przykłady XIX-wiecznych udanych powstań, wtedy, kiedy istniała zwarta doktryna zakładająca... Proszę bardzo, jeśli ma Pan tak wiele powstań, to albo bez mikrofonu... Pytań, przepraszam, nie powstań. Albo bliżej tutaj, bo mikrofon zagłusza. Już mówię. Otóż moje pytanie... Może Pan bliżej podejdzie, będzie mi łatwiej. Tak jest. Nie słychać, więc proszę mikrofon. To jednak... Może mikrofon tutaj, profesor. To muszę trzymać ten mikrofon w oddaleniu, tak? Teraz mnie słychać? Tak mi się wydaje, patrząc i obserwując powstania XIX-wieczne, zrobiło się zwykle wtedy, kiedy istniała zwarta doktryna, która zakładała niepodległość obszaru, który był zajęty przez inne mocarstwo, w zespoleniu, co jest bardzo istotne, z możliwością uzyskania pomocy zewnętrznej. W warunkach powstania styczniowego takich przesłanek nie było. W związku z tym dodajmy do tego jeszcze jeden powód do robienia powstań. Ja to
badałem w przypadku innego kraju, Irlandii. Tam powstania zwykle były pewnym gestem rozpaczy. One miały miejsce oczywiście wielokrotnie wcześniej. Czasem kalkulacje były brane pod uwagę, ale to jest raczej przed wiekiem XIX. W wieku XIX one były raczej formą przypomnienia światu o kwestii narodowej. Mam do pana pytanie, panie profesorze. Dlaczego nie udawało się nam jednak w sposób efektywny wyjść z tego wariantu pierwszego, czyli mieć zwartą doktrynę propowstańczą, że tak powiem. W warunkach polskich podział był głęboki, na czerwonych i na białych. I obie te grupy właściwie się sabotowały. W związku z tym z tego tytułu powstanie styczniowe jednak było happeningiem. Takie mam wrażenie. Happeningiem. Ponieważ, używając języka współczesnego, ponieważ nie było takiej linii porozumienia, która wskazywałaby na to, że oba te stronnictwa widzą pewną wspólną wizję. Tak wcale nie było. Przypomnę również bardzo ciekawy fakt, który pan profesor wspomniał pod kątem włoskim. Włosi co prawda uzyskali niepodległość, ale oddali Francuzom Sabaudię. Czyli była to też forma rekompensaty za wkład Francuzów w tę wojnę. Francja nie miała żadnego interesu, żeby... Część Sabaudii. No, ale dużą. Nie miała żadnego interesu w tym, żeby pomagać nam z tego względu, bo oczywiście geopolitycznie Polska była odległym krajem. Moje pytanie zatem jest proste. Dlaczego pana zdaniem, mimo że poważnie rozpatrywano perspektywę zrobienia powstania i w końcu ono stało się faktem, nie można było ani osiągnąć tego, co nazywam zwartą doktryną propowstańczą między samymi Polakami, a z drugiej strony, dlaczego nie można było stworzyć w tym czasie za pomocą realnych możliwości dyplomatycznych, no i przy istnieniu sporej polskiej emigracji zewnętrznej, takiej linii myślenia mocarstw europejskich, która by nam sprzyjała. Nic takiego się oczywiście niestety nie udało. I ponieważ pan poruszył wątek polskich oficerów armii carskiej, prosiłbym jeszcze o przybliżenie tego wątku, bo to jest sytuacja rzeczywiście dramatyczna, wskazująca na przykład, że w jednej z niewielu zwycięskich bitew w czasie powstania, która dla mnie jest przykładem znakomicie rozegranej batalii, czyli pod Żyżynem, przeciwnikami również byli Polacy, ponieważ głównie dowódcy byli Polakami po stronie carskiej. Dziękuję, na razie. Tych pytań jest sporo. To jest pytanie o myśl państwową. O myśl państwową, dlaczego nie było się zjednoczyć. Tak. Myśli strategicznej, powiedzmy. Druga to, dlaczego nie udało się stworzyć pewnego poparcia międzynarodowego, czy zbudować pewnego poparcia międzynarodowego dla... I trzecie to są oficerowie. To. Tak, a to pytanie nierozwiązane, to jednak chcę spróbować. Czy prawdziwa jest teza, że Niemcy i Austria nie chciały ugody Polski z Rosją? Tak. Tak, tak, po prostu tak. Ani Austria, ani Niemcy nie były zainteresowane w tej ugodzie. Wróćmy do tego. Wracając do tych myśl państwowa, no... Ja bym zaczął, panie profesorze, od tego, że naród polski jako naród liczny powstaje właśnie po powstaniu styczniowym i to nie od razu, jak są historycy, a zgodnie z tym, co pisał Józef Szujski, naród rzeczywisty, naród realny, powstaje w dziesięciolecia po powstaniu, ale uwłaszczenie stwarza warunki do tego. Na pozytyw powstania na marginesie można zapisać to, że nieprzeprowadzone w końcu, no bo to nie bardzo miało siły powstanie, ale jednak dekrety uwłaszczeniowe powstania zradykalizowały i polepszyły zawartość paragrafy uwłaszczeniowych dekretów carskich. Myśl państwowa. Nie było narodu, był naród szlachecki. Pojęcie, profesor Konarski pyta się o pojęcie myśli państwowej. Ona się rodzi dziesięciolecia po powstaniu tutaj. I z myślą państwową, z państwowcami, z myśleniem w kategoriach Polski
U nas zawsze było trudno, nawet po tym, jak powstała II Rzeczpospolita. Niestety w tych charakterystykach polskich, ja nie mówię o moich poglądach, ja mówię o podręcznikach cudzoziemskich, podręcznikach europejskich, zawsze się podkreśla, że Polacy są narodem anarchicznym, podzielonym i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko w podręcznikach rosyjskich. W podręcznikach zachodnich też można znaleźć takie pasusy. Myśl państwowa. No, myśl państwowa to jest koniec XIX wieku rodzi tę myśl państwową w Polsce. Poparcie międzynarodowe. Przepraszam bardzo, ale Polska, następne pytanie. Polska poparcia międzynarodowego nie mogła uzyskać z prostej przyczyny, jeśli pan nawiązywał do Włoch. Włosi bardzo chcieli poprzeć Polskę. Przecież powstaje ta szkoła wojskowa w Cuneo dla Polaków przed powstaniem, gdzie szykują kadry oficerskie, wiadomo do czego. Ale muszą ją zamknąć na skutek protestów Rosji carskiej, z którą muszą się liczyć Włosi, bo mają dosyć kłopotów. Jeszcze nie mają Wenecji, jeszcze nie mają Rzymu i liczą się z Rosją. Pod naciskiem Rosji nie śmieją oficjalnie popierać Polaków. A Garibaldi, tak jak mówiłem, nie wierzy w sukces powstania. Także poparcie międzynarodowe czyje? Przecież nie mocarstw zaborczych. Owszem, jedno przeciwko drugiemu. To w czasie wszyscy pokochali Polaków w czasie I wojny światowej. Ale to pokochali przeciwko sobie. A proszę nie zapominać, jest Święte Przymierze. Jest pięknie opisany w trzech tomach Henryka Wereszyckiego późniejszy sojusz, który trwa po lata 80., prawie po koniec lat 80. tych monarchii zaborczej. Jest myśl państwowa Otto Bismarcka, który po grób do końca wieku, jak wiadomo, Bismarck był zwolennikiem sojuszu z Rosją za wszelką cenę, niemieckiego. Jeśli największe kontynentalne mocarstwa, a czym była Polska dla Anglii? Polacy. Nie Polacy jako wywiadowcy w Azji Średniej, bo tam Anglia ich używała, ale jako znających języki wschodnie. Uwaga, bo to było tak oryginalne, bo znali ten perski, turecki i tak dalej. Ale dla Anglii ta Polska nie jest problemem pierwszego rzędu nigdy. We Francji, jeśli patrzymy na sytuację międzynarodową, owszem, był taki człowiek, prawda, wielki rzeźnik, nazywał się Napoleon I, który momentami widział, że interes Polaków ograniczony zgadza się z jego interesem i miał do nich pewną słabość. Zgadza się, ale to za czasów Napoleona. Później nigdzie nie widać tego. Mamy 1848 rok, profesorze, Wiosnę Ludów. Co robi rząd francuski, wielki sojusznik, który robi rewolucję? Lamartine ogłasza, szef rządu, premier, za żadną cenę nie mieszać się w polskie sprawy, bo będziemy mieli polskie sprawy, będziemy mieli za wielu wrogów. No takie były konstelacje międzynarodowe, że po prostu Polacy nie mieli nigdy konstelacji im sprzyjającej. A w latach 1853-56, w czasie wojny krymskiej, gdyby powstali, może by się wojna rozszerzyła, ale byli wykrwawieni po Wiośnie Ludów, to jest kilka lat zaledwie, a w Polsce potrzeba zawsze 16 lat co najmniej, żeby było następne powstanie. A poza tym ta warstwa, która była najbardziej czynna w Polsce, czyli szlachta, po prostu się bała wszelkich powstań, równa się rewolucji w domyśle, albowiem dopiero co była rzeź galicyjska. Ja chciałem przynieść tutaj właśnie taką karykaturę z epoki, no ale jest nas zbyt wiele osób, żeby to obejrzeć. Karykaturę. Oficerowie austriaccy kupują głowy polskich panów. Jest to jedna z najbardziej upowszechnionych w Europie wtedy rysunek, właściwie nie karykatura. Autentyczne, z rysunku autentycznego powielone.
jesteśmy z wojną krymską 5 lat po, 6 lat powiedzmy, nie 4 lata nawet, licząc 49-53, po wojnie, po wiośnie ludów, po rzezi galicyjskiej. Polska szlachta się nie kwapi do powstania. No i czego nauczyły nas te powstania, czy nie nauczyły, tego nie wiem, ale na pewno jest przesłanie takie, że rzadko potrafili się Polacy jednoczyć, bardzo rzadko pod przymusem i to rozbicie polskie, rozbicie polskich emigracji, rozbicie polskich obozów politycznych, te walki, prawda, te wewnętrzne zawsze szkodziły sprawie polskiej. O oficerów powiesz. O oficerów. Tak. No było ich bardzo wielu. No, tak jak mówiłem, przeciwko Langiewiczowi dowodził między innymi Dobrowolski. Było ich być nie może w samym Królestwie, dlatego że co najchętniej robił sztab generalny rosyjski, Polaków przenosił na inne fronty, na front kaukaski przede wszystkim. I w zarządzeniach ministra wojny Wanowskiego pod koniec XIX wieku, to jest 90. lata, jest podane, że w większości jednostek do 20% oficerów może być Polakami, ale w okręgu kaukaskim 30%. Ta tak zwana wojenno-gruzińska droga, czyli wyryta w skałach droga, jest ryta przez polskich więźniów, ale nie tylko, przez polskich żołnierzy. Bardzo często jest, jak się patrzy na życiorysy, właśnie służba na Kaukazie. Ja kiedyś przed wiekiem, gdybym był młodym człowiekiem, robiłem ankietę wśród swoich studentów w Uniwersytecie Warszawskim, żeby oni na wsiach swoich zbierali, to były 60. lata, zbierali relacje od żołnierzy armii carskiej z czasów wojny japońskiej 904-905. Były bardzo ciekawe. Oni byli albo na Dalekim Wschodzie na wojnie, albo na Kaukazie. Prawie nikt z tych Polaków nie służył w tych ankietach, to była nieduża próbka, nie służył tutaj. Tak, no tyle. Jeszcze jedno pytanie może poprosimy. Panie profesorze, chciałbym zapytać pana, czy pana zdaniem ta orientacja białych, czerwonych i Wielopolski, ta trójlinia nie przyczyniła się do tego, że to powstanie nie było tak zjednoczone, jak było powstanie listopadowe. I drugie pytanie, że kadra oficerska w powstaniu styczniowym była niższej szarży, że to byli zawodowi oficerowie, przygotowani, ale oni jakby odeszli z marszu ze swoich garnizonów i jednostek i od razu wkroczyli do wojsk powstańczych. To te dwa pytania chciałbym pana profesora zapytać, bo powstanie listopadowe miało wysoką rangę oficerów, i wojsko było, polskie wojsko w powstaniu listopadowym. Natomiast tutaj przybierało formę pospolitego ruszenia. I tu czy te momenty nie zadecydowały o tym? I jeszcze trzecie pytanie. Powstanie nie ulega wątpliwości styczniowe czy lipcowe, by wybuchło. Ale ono moim zdaniem wybuchło za wcześnie i wcale nie branka tylko przyspieszyła wybuch tego powstania, ale moim zdaniem to powstanie wybuchłoby za pół roku, za rok. Czy wtedy byłby jakiś większy sukces i byłaby szansa na zwycięstwo? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. No jeśli chodzi o kadrę oficerską w powstaniu styczniowym, ma pan rację całkowitą, że to byli młodzi ludzie, obiecujący, ale to była niższa kadra. Poza tym główna różnica, to była wojna partyzancka. Tamta była wojna regularnych wojsk przeciwko sobie. To był inny typ wojny.
To byli oficerowie rzeczywiście zdolni, ale u początku kariery. Tutaj od razu dwa przykłady. Zygmunt Sierakowski jest ulubieńcem ministra wojny Milutina. Przecież on już raz był zesłany, to jest młody chłopak, 30-czymś letni. I Milutin go wyciągnął. Milutin go posyłał w ważnych misjach reformy armii do Paryża. A on załatwiał, mówię to żartem, a on załatwiał te polskie interesy powstańcze. I Milutin się bardzo zawiódł. To był jego ulubieniec, ulubieniec ministra wojny. Jarosław Dąbrowski. Kiedy Jarosław Dąbrowski wydał swoją książkę Rys krytyczny wojny 1866 roku, to nie kto inny, a feldmarszałek Moltke, jak pan zapewne wie, napisał, że Polska ma znakomitego oficera. Tak, ale to było pokolenie 30-latków i ta kadra, no to nie. A poza tym oni się może nadawali do wojny partyzanckiej, ale ta wojna partyzancka była z góry przegrana bez wsparcia przez jakąkolwiek inną, regularną, mocną armię. I to jest moja odpowiedź. Jeśli chodzi o powstanie listopadowe, no tak, to była regularna armia, ale jednocześnie to była armia, w której generałowie nie chcieli porywać się na cara, nie chcieli walczyć. Jeden po drugim się uchylał, poczynając od Chłopickiego. I oczywiście mój nieżyjący przyjaciel Jerzy Łojek mocno przesadził w swoich dwukrotnie wydanych szansach powstania listopadowego, ale bo on podejmował wątek za Mochnackim, ale krytyka tej generalicji powstania listopadowego jest u historyków jednak dosyć mocna, żeby nie powiedzieć czasami miażdżąca. To jest uwaga. Jeśli chodzi o wyższą kadrę dowódczą, jeszcze wracając do pana pytania, rzeczywiście z takich no już pułkowników, więc powiedzmy zaliczmy podpułkowników, mamy Traugutta i mamy Józefa Hauke-Bosaka. I tutaj przyczynek do tego, jak wykorzystywano polskich oficerów i gdzie. No co prawda polskość Hauke'ego była wielka, ale świeżo nabyta. Trochę przez miłość do szlachcianki pewnej, z którą się pobrał. Owszem, on był zwany lwem Kaukazu, Hauke-Bosak. Ja sam przywiozłem, bo dostałem w darze całą kolekcję po nim, tam gdzieś z dalekiego zachodu europejskiego. Ona jest w Bibliotece Narodowej. On dostał od swojego dalekiego kuzyna Aleksandra II, uwaga, czy powinowatego, on dostał w prezencie za podbój Kaukazu pozłacaną szablę. Ona jest w Bibliotece Narodowej. Więc takie są losy oficerów i tak to wygląda. Ostatnie pytanie, czy nie za wcześnie? Wie pan, jeśli się mamy bawić w historię alternatywną, która jest strasznie ciężka, to, no, przepraszam, podarował mi pan książkę Gambit Wielopolskiego, więc dlaczego pan pyta? Otóż powstanie styczniowe moim zdaniem wybuchło za późno. Już jakby iść do powstania, to trzeba było w 60 roku, a później nie było szansy. Świat był bardzo krótko zajęty wojną o Schleswig-Holsztyn, którą sromotnie przegrała Austria. Potem pod Sadową Austrię rozbito też bardzo szybko. Nie było koniunktury. A Rosja była coraz mocniejsza dzięki reformom, które przeprowadzano. Bo odwilż posewastopolska dla Rosjan trwała. Liberalizacja sądownictwa, reforma armii i tak dalej, i tak dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz o powstaniu stycznym. Proszę? Ten trójpodział wielopolski nie liczył się ani z czerwonymi w ogóle, z białymi też nie. Próbował rozmawiać z Zamoyskim, ale była to rozmowa ślepego z głuchym, jak wiadomo, są opisy tego. Także dla Wielopolskiego to nie istniało. Dla niego istniały jego plany i jego żelazna wola. Gdyby on miał większe stronnictwo, mógłby odnieść sukces, mógłby odnieść jakiś sukces.
Ostatnie pytanie. Romantyczny bohater, którego lubiły kobiety. Wie pan, ja sfotografowałem jego grób, to jest po drugiej stronie Bosforu. Pojechałem na jego grób. Proszę nie myśleć, że jestem takim przeciwnikiem powstania. Pojechałem na jego grób, który jego wdowa Angielka pięknie mu tam położyła. Przedtem, prawda, ta pustowójtówna z nim, przecież te powielone symbol kobieta, Emilia Plater powstania styczniowego. Pustowójtówna wyszła potem szczęśliwie za mąż w Paryżu i prowadziła normalne życie. Mogę to powiedzieć jako historyk emigracji. Dziękuję bardzo panie profesorze. Zanim jeszcze na zakończenie panu profesorowi w imieniu wszystkich zgromadzonych na tym wykładzie serdecznie podziękuję za te uwagi. Jedna uwaga, jedno zaproszenie. Co do uwagi, to trochę z powstaniem styczniowym jest trochę tak, że należy ważyć racje wszystkich stron i nie zapominać o tych zarówno po stronie białych, jak i po stronie czerwonych, którzy sprawą polską żyli. Myślę, że taki postulat możemy na koniec tego wykładu sformułować. Ostatecznie rzecz biorąc, w roku 1918 pewna tradycja zarówno białych, których kontynuatorem można by powiedzieć był Komitet Narodowy Polski w Paryżu, jak i tradycja czerwonych, do których pan profesor nawiązywał Piłsudskiego, zjednoczyły się w jeden nurt, który doprowadził do odzyskania niepodległości. O tym powinniśmy pamiętać i tą pamięć o tych ludziach, którzy się o sprawę polską w różny sposób, w różnym czasie upominali, po prostu pamiętać. Co do zaproszenia, bardzo serdecznie w imieniu Centrum oraz Zamku Królewskiego chciałbym państwa zaprosić na kolejny wykład z tego cyklu Polska-Rosja, portret wzajemny między historią a współczesnością, a będzie to wykład profesora Gennadija Matwiejewa, rosyjskiego historyka, który w dniu 12 lutego o godzinie 17 opowie nam o Józefie Piłsudskim, ale w oczach Rosjan, jak Rosjanie patrzą na tego, o którym pan profesor dzisiaj już wspominał jako historyku powstania styczniowego. I na koniec, panie profesorze, chciałbym w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie podziękować, można powiedzieć, ostatniemu powstańcowi styczniowemu, w tym sensie osobie, która organizowała od kilkudziesięciu lat polską pamięć wokół powstania, jego wad, blasków, cieni. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za ten wykład i bardzo proszę o wielkie brawa dla naszego prelegenta.